pianoforte dédié à son excellence Mademoiselle la Comtesse Victoire Skarbek par Frédéric Chopin aż de 8 ans. Kompozytor tego tańca polskiego, młodzieniec 8 lat dopiero mający, jest synem pana Mikołaja Chopin, profesora języka i literatury francuskiej w Liceum Warszawskim. Prawdziwy geniusz muzyczny. Nie tylko bowiem z łatwością największą i smakiem nadzwyczajnym wygrywa sztuki najtrudniejsze na fortepianie, ale nadto jest już kompozytorem kilku tańców i wariacji, nad którymi znawcy muzyki dziwić się nie przestają, a nade wszystko zważając na wiek dziecinny autora. Gdyby młodzieniec ten urodził się w Niemczech lub we Francji, ściągnąłby już zapewne na siebie uwagę wszelkich społeczeństw. Niechże wzmianka niniejsza służy za wskazówkę, że i na naszej ziemi powstają geniusze, tylko że brak głośnych wiadomości ukrywa je przed publicznością. Pamiętnik warszawski z roku 1818. A w salonie pani Grabowskiej mówią o nim następca Mozarta. Pani ordynatowa Zamojska pyta, czy aby na pewno ma 6 lat. No widzisz. Niemcewicz napisał, aby ukrócić plotką, iż zapadła właśnie uchwała, aby cudowne dziecko wniosła dziś na scenę Dianika. On grał i grał coraz dalej, coraz wyraziściej i rzewniej i grałby nie wiedzieć jak długo, gdyby czcigodny Julian Ursyn, postrzegłszy nadzwyczajną zmianę i bladość jego twarzy, nie ulitował się na koniec nad nim. Zbliżył się więc i z cicha usiadłszy przy nim, ujął go powoli za rękę, mówiąc: dość już, dość kawalerze. Trzeba, żebyś odpoczął. Ile dowite parlerzy Wanowski, inny spam. Znowu do... A w umysł już w niej. Gdzie Wanowski do szafarni? Już, chodź spać. Chodź.